Moi kochani, w dzisiejszym odcinku na moim koncie wersji deweloperskiej przetestujemy sobie 10 nowych skinów, które zostaną dodane wraz z nowym sezonem. Dodatkowo przetestujemy sobie 3 nowe gadżety. Jeżeli do końca dnia pod tym filmem stawicie 8000 łapek, nie jest to dużo, no to w tym tygodniu przetestujemy sobie 2 nowych zadymiarzy przedpremierowo, czyli Bonnie oraz Janet. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tych odcinków, a teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu na 50 zł PSC. Tutaj wam się wyświetla pierwszy szczęśliwy zwycięzca, zgarniasz 50 zł, gratuluję ci serdecznie, a w dzisiejszym odcinku kontynuuję konkurs poprzedniego odcinka, więc jeżeli chciałbyś wygrać 50 zł PSC, klikaj pierwszy link w opisie, potwierdź, że masz zainstalowaną grę Brawl Stars na telefonie, no i w komentarzu napisz, który skin ci się najbardziej podoba. Wyniki ogłoszę w następnym odcinku z gry Brawl Stars, a teraz zaczynajmy! Jesteśmy, moi drodzy, już na moim koncie w wersji deweloperskiej i wita was Kaskader Daryl. Spójrzcie, jak przekonacko wygląda. Ten skin będzie dostępny z Ligi Mocy, więc no, trzeba będzie troszeczkę zadań wykonać, aby go odblokować. Spójrzmy już sobie, który to jest skin do Daryla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ósmy skin. Wow. No, wygląda dosyć ciekawie. Wypróbujmy sobie go teraz. Spójrzmy, czy ma jakieś nowe ataki. Oczywiście, że ma. Spójrzcie, on teraz strzela oponami, więc tutaj już zdobywa punkcik za to. Uwaga, czy jest animacja dodatkowa Ultimate Ataku? Zmienił się w oponę! Ej, naprawdę mega fajnie to wygląda. No ale proszę, gadżet też był inny. Strzelaj oponami. No nie, no gadżet jest zwyczajny. Czy wy to widzicie? Nie chciało im się już animować gadżetu, tylko po prostu zostawili stary, który strzela kulkami. No dobra. Chociaż Ultimate Atak i podstawowy atak jest inny. No i zostawiamy oczywiście ślad, jak się hulamy. Skali od 1 do 10 oceniam tego skina na 8. Pan Karl też dostał nowy skin. Spójrzcie na to. Motocyklista Karl. Karl teraz jeździ na takim kaskaderskim motorku. Trzyma w ręku klucz do przykręcania kół czy coś takiego. Ciekawa koncepcja. Wypróbujmy go. I ten skin, moi drodzy, będzie z karnetu bojowego za pierwszy poziom. Więc polecam każdemu sobie zakupić w tym sezonie karnet bojowy, bo jest naprawdę mega fajny skin. Jak widzimy, podstawowy atak jest inny, animacja jest inna, używamy ulta, no i ultimate atak też jest inny, więc mega fajnie. Szkoda, że jakichś troszeczkę innych dźwięków nie ma. Są te standardowe powracania kill-offa, no ale generalnie i tak jest spoko. Dajmy sobie jeszcze gadżet. Podpalamy czy nie podpalamy? Aha, za nami pozostają takie ślady. Tutaj nic się nie zmieniło. No, mogę ocenić tego skina w skali od 1 do 10. Tak samo jak Daryla. Damy mu 8. Moi kochani, nasz kochany kaktusik Spike dostał też skina. Spójrzcie, ile już tych skinów ma ten wariat. Ognisty Spike, co jest? Jeszcze raz, spójrzcie tą animację. Mamy złotego na przykład Spike'a i wjeżdża ognisty. Boom! Wow! Maszyna zniszczenia. Nie no, mega fajnie wygląda ten skin. A oceniałem go na początku słabiej. No to jazdunia, let's go. Proszę, podpalaj, podpalaj coś. Leci ku... On fireballem rzuca, zobaczcie jaki kozak. Co jest? A ultimate attack, proszę, niech polecę jakieś ognie. Leci, boom. No dobra, podpalające się kolce. O kurde, no tutaj Spike robi wrażenie, że tak powiem. Jeszcze sprawdźmy gadżecik. No oczywiście gadżecika nie chciało się animować. Po co animować gadżecika? No te fireballe robią wrażenie, nie ma co gadać. Szkoda, że akurat on tak wygląda w takiej piżamce. Mógłby to być jakiś taki wizard, który by bardziej do niego pasowało. No tutaj, moi drodzy, zaskoczenie miłe. Dajemy 9, ale może jeszcze będzie coś lepszego niż Spike i nas bardziej zaskoczy. Więc zostawmy sobie tą dychę na później. Legendarna Meg też dostała nowy skin. I uwaga, mamy też złotą edycję. Okej, tak to wygląda. Srebrną. Ale tych skinów nie będziemy testowali. Przetestujemy sobie Monster Truckowa Meg. Okej, Meg teraz jest taką jakby kowbojką. Podstawowy atak troszeczkę się różni. Tak mi się wydaje, tak, tak. Te kule wyglądają nieco inaczej niż w podstawowym ataku. Transformacja. Boom. Ja dziękuję, jesteśmy Monster Truckiem. Uwaga. Czy możemy teraz uderzyć? Wow. O kurde, jakie kozackie rakiety. Nie no, tutaj mnie zaskoczyli. Wszystko jest pozmieniane, tylko dźwięki są takie same, no. Dobra robota, Supercell, bardzo dobra robota. Te rakiety wyglądają, no, przekozacko. Spójrzcie na to. One dolatują aż do niego? Nie. Mają taki ograniczony zasięg, nawet nie widziałem. I machnięcie też jest inne, więc mega fajnie, tutaj jestem zaskoczony. Więc dajemy tutaj dla Meg dyszkę. Stary dziadek Byron znowu dostał takiego średniego skina. Władca Byron, no, ma jaką mechaniczną rękę, w kuli jakiegoś grzybka ma uwięzionego, coś takiego, no. No nie siada mi on jakoś tak super mocno, no ale skoro jest, no to przetestujmy. Może nas czymś zaskoczą, może faktycznie animacje będą tak dowalone, że koniec świata. Strzelamy, strzelamy oczywiście
kulką chyba z tym potworkiem w środku, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze raz uderzmy, będziemy mieli ultimate atak, leci ult, uwaga! Tak jest, strzela tym zwierzątkiem w kuli, no i rzuca kulą też z jakimś zwierzątkiem w środku. No, nie jest to jakoś super widowiskowe, daję mu piątkę. Piąteczkę. Nie zaskoczył, tak jak myślałem. Ale miejmy nadzieję, że Lola nas zaskoczy. Dostała też złoty i srebrny wariant i mamy galaktyczna Lola. Okej, nowa jakaś animacja, śmieje się i na szyi ma węża, a w ręku trzyma jakąś puderniczkę z lusterkiem. Tak. Tak to wygląda. Testujemy. Lecimy. Okej, podstawowy pierwszy atak jest zmieniony na takie jakieś zielone kulki, czy to są zielone, nie wiem co to jest. Nie potrafię rozróżnić. No i teraz zobaczmy nasz ultimate atak, nasz klon jak wygląda. Boom. Wygląda tak samo? Czekajcie. Tak, wygląda tak samo jak my. Teraz mamy oczywiście podwójny atak. Myślałem, że nasz klon będzie wyglądał jak podstawowa wersja bez skina, ale tak na szczęście nie jest. No i co tu mogę więcej powiedzieć? Damy tarczę. Tarcza niczym się nie różni. Fajny pomysł. Fajny szalik. Fajna animacja. No to możemy tutaj dać 7 maksymalnie. Dobra, wariacik, pan Mucha, w tym przypadku pan P też dostał skina. Daruma pan P. I tak wygląda. Wypróbujmy. Czym my rzucamy? Jakimś pakunkiem, tak? Czyli podstawowy atak jest zmieniony. Jak się rozsypujemy, to moi drodzy, wypadają małe darumy. No dobra, za to bardzo plusik duży dla Supercella. No i powiększmy naszą darumę. Dobra, pomóżmy mu rozwalić. Okej, czyli wygląd naszego ptaszka, który wyskakuje z bazy roboczej, też się zmienił, więc mega fajnie. No i co mogę powiedzieć? To jest taki skin, wiadomo, że kierowany bardziej pod osoby skin, bo to jest okazji złotego tygodnia w Chinach teraz, przygotowany ten skin. No spoko, spoko. Mi się podoba, więc tutaj mogę dać 8. Nasza Tara dostała w końcu kolejny skin, bo dawno nie było w sumie. Burzliwa Tara, tak się nazywa, spójrzcie na to, wow. Okej. Jak taki assassin, no fajnie, to wygląda naprawdę fajnie. I ten skin będzie z jakiegoś eventu, ale jeszcze wam dokładnie nie powiem z jakiego. Tara teraz rzuca mieczami i te miecze faktycznie są inne niż w podstawowej wersji, więc to jest fajne. Aha, tu mamy gadżet, gadżet się niczym nie różni. Jestem ciekawy, jak wygląda mój ultimate atak. Uwaga, rzucamy. Leci. Rzucamy lampą. O kurde, to naprawdę dobrze wyglądało, jeszcze raz. Oczywiście podstawowy cień Tary jest taki jak zawsze, niczym się nie różni. Ten ult był przemocarny. Patrzcie na to, ultujemy i co się dzieje? Leci latarnia. Jeszcze raz. Boom. Nie no, dobrze to wygląda. Naprawdę mega fajne animacje, fajny skin. Szkoda, że nie ma dodatkowych jakichś dźwięków, ale tutaj dajemy, no moi kochani, 9. Moi kochani, Amber dostała jakiś nowy gadżet, sprawdźmy go. Tańczące płomienie. Amber tworzy szalejący wokół niej płomień, który zadaje pobliskim wrogom 500 punktów obrażeń od uderzenia przez 5 sekund. No i oczywiście jeszcze został dodany nowe wyposażenie, które nazywa się widzenie, więc też od razu je wybieramy i testujemy. Uwaga, zaatakujemy. I że niby ta postać teraz się pojawia, tak? Dobra, tylko że nie mamy żadnego tutaj zadymiarza w krzakach, więc słabo będzie przetestować to wyposażenie, ale sprawdźmy gadżet. Uwaga. Okej, coś takiego, co jest? Spójrzcie na to! Ten gadżet jest mocny i to jeszcze się odbija? Nie, po prostu cały czas uderza. Dobra, mamy jeszcze jedno uderzenie gadżetu, więc możemy sobie od razu sprawdzić na tych mobach, co to będzie. Uwaga, 3, 2, 1, go! Po 500, co jest? Ej, dzięki temu gadżetowi Amber będzie teraz naprawdę przemocna. Wyobraźcie sobie, rzucacie ulta, podpalacie i jeszcze gadżet. No, masakra. Jackie dostała też nowy gadżet. Tak jest. Odbudowanie. Jackie odbudowuje środowisko w małym promieniu wokół niej. Sprawdźmy to. Aby przetestować gadżet do Jackie, inny zadymiarz musi zniszczyć jakąś strukturę. Na przykład tutaj, zobaczcie, mamy rozwalone. Czy odbudujemy skałę? Uwaga. Bum! Normalnie odbudowaliśmy skałę. Co jest? Ej, mega dziwny jest ten gadżet. Więc będziemy mogli na przykład w jakiś sposób kogoś zamknąć w danym miejscu. I na przykład rozwaliliśmy ścianę. Będzie tam jakaś dziura. I my podchodzimy, zamykamy chłopa, bo odbudowaliśmy ścianę. Porąbana akcja. Meg dostała też drugi gadżet, nazywa się skrzynka z narzędziami. Meg opuszcza swoją skrzynkę z narzędziami, która zwiększa szybkość przeładowywania pobliskich sojuszników o 35%, a skrzynka zostanie zniszczona. Sprawdźmy to. Powiem wam szczerze, że to może być jeden naprawdę z mocniejszych gadżetów, ponieważ... Spójrzcie. Jeżeli weźmiemy sobie Tika, który ma taki gadżet, że szybciej przeładowywuje, czy tam Star Power, albo Colt, który dzięki swojemu Star Powerowi naprawdę szybciej strzela, no to w trybie knockout możemy naprawdę zyskać sporą przewagę. Dobra, transformacja.
Zobaczmy, jak teraz strzelamy. Tak szybko strzelamy. Dobra, dajemy gadżet. Właśnie nie wiem, czy te strzały lecą jeszcze szybciej. Ciężko mi jest to porównać, ale skoro jest tak napisane, to prawdopodobnie tak jest. No, mega ciekawe. Zobaczymy, jak to się sprawdzi faktycznie podczas gierki. Pamiętajcie, 10 tysięcy łapek w ciągu 24 godzin i testujemy nowego zadymiarza, który zostanie dodany niedługo do gry. No i oczywiście weźcie udział w konkursie. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu, jaki skin wam się najbardziej podobał i wpiszecie kod Farer do sklepu. Za wszystkich mocno trzymam kciuki. Wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!